Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, że niewidomi też mogą śnić? A mogą. A dlaczego? Ponieważ niewidomych można podzielić na dwie kategorie. No właśnie, pierwsza z nich to niewidomi, którzy utracili wzrok z powodów mechanicznych, urodzeni mieli wzrok, w trakcie życia go stracili, nie wiadomo dlaczego. Super wytłumaczenie, urodzeni tak. Mieli wzrok. No właśnie, ale ci ludzie mogą śnić i widzą w swoich snach obrazy, które zapamiętali przez całe życie. Tak, natomiast ta druga grupa to są ci, którzy urodzili się już z defektem takim, że nic nie widzą. No i sprawa wygląda tak, że oczywiście w ich snach nie ma obrazków, natomiast każde inne bodźce są jakby silniejsze, czyli słuch, czyli dotyk, wszystko jest wyraźniejsze. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego nie pamiętacie praktycznie całego swojego snu? Wstajecie rano, jesteście tacy zamroczeni, jeszcze tutaj śpią mniej więcej zwisa dotąd i w sobie myślicie, kurde, mam wrażenie, że miałem sen. No, otóż zapominalstwo jest jak najbardziej naturalne. Dokładnie. I teraz przedstawimy wam mały schemat, wzór, jak to wszystko się dzieje. 5 minut. To jest czas, przez który jesteście w stanie pamiętać swój sen. Natomiast po tym czasie 90% tak jest. Snu ulatuje. Ulatnia się po prostu. Jak gaz. Nie do końca szlachetny. Ludzie, którzy występują w waszych snach, czyli przechodnie albo pracownicy banku, są tak naprawdę ludźmi, którzy spotkaliście od początku swojego chodzenia po naszym ziemskim padole. Czyli tak, szybkie podsumowanie. Jeżeli ktoś w waszym śnie zabił prezydenta Obamę, to mógł to być pan, który tankował tacie waszemu auto. Na przykład 20 lat temu. Tak jest. Bo po prostu to gdzieś w waszym mózgu tam w jakiejś szufladce się odłożyło i czekało właśnie na to, żeby wam się przyśnić i zabić Obamę. Tak. Amerykańscy naukowcy stwierdzili, że aż 12% ludzi miewa czarno-białe sny. I to jest albo trochę przykre, albo trochę przystojne. A dlaczego tak dziwnie to powiedziałem? Otóż w czarno-białym podobno człowiek lepiej wygląda, w sensie, że jest większym kotem. Też wyobraź sobie taki gangsterski sen i czarno-biały obraz do tego, no to po prostu pasuje jak urok. Czy to jest dobre? Chyba nie do końca mimo wszystko, bo wstają rano i tacy muszą być delikatnie przesunięci do czasów wojennych. Jakby nie było, jest to jakieś odchylenie, a każde odchylenie jest złe. Tak naprawdę kiedy śpimy, otoczenie może wpływać na to, co nam się śni. Tak, i polega to na tym, że jeżeli jesteśmy w dżungli i Tarzan właśnie przelatuje na lianie i ktoś do niego podejdzie i zrobi w ten sposób, na przykład Rafał, wstawaj, oczywiście w tym normalnym życiu, to ty jesteś tym Tarzanem na linie i w tym na przykład momencie możesz z tej liny spaść, bo poczułeś to uderzenie. Ale to jest taki delikatny przykład. Można pójść krok dalej i powiedzieć, że na przykład jeżeli Przemek by mnie opluł w trakcie spania, jakbym zasłał w pociągu, by mnie opluł. Rafał, bym się śniło, że pada deszcz. Albo że jest tsunami na przykład, tak? Także to może być coraz mocniejsza hiperbolizacja, aż dochodzimy do takich skrajnych przykładów jak teraz. Najbardziej mityczny z naszych przygotowanych ciekawostek na temat snu. Ciekawostka na temat tego, że podobno w nocy, kiedy śpimy, czy też w dzień, jesteśmy sparaliżowani. Nasze ciało jest sparaliżowane. Trochę dziwnie brzmi, bo od razu nam się pewnie kojarzy, że jakaś rurka dostarcza nam jedzenie albo kroplówka. Rzekomo jest to celowy zabieg naszego mózgu, który w ten sposób chroni nasz organizm przed wydarzeniami mającymi miejsce w naszym śnie. Czyli na przykład uciekamy przed kimś, wyskakujemy przez okno w domu, jesteśmy sparaliżowani po to, by nie wyskoczyć naprawdę. No to ma zapobiec sparaliżowaniu na żywo, czyli gdybyśmy wyskoczyli z okna wtedy, to mam wrażenie, że mogłoby dojść do sparaliżowania, o ile mieszkalibyśmy na pierwszym piętrze, bo na trzecim to już byśmy mogli się zebrać jak tost, tak jak na ziemi albo jajecznica. Także to ma niby zapobiec temu, żebyśmy sobie krzywdy sami nie wyrządzili. Ale, tak jak podkreślaliśmy, jest to jak na razie ciekawostka mityczna, bo jeszcze nikt nie udowodnił tego, że tak naprawdę jest. Dziękujemy wam za odcinek Do You Know numer 3, Przemysław Sierakowski i Rafał Liga. Jako, że taki odcinek, to pożegnamy się dość wyraźnie. Dobranoc. To ty jesteś tym Tarzanem. Tarzanem. Chroni. Przepraszam. Co do tego oplucia? Człowieku, no. Jak mi obrazą. Jest to podobny sens. Jest to podobny zabieg naszego mózgu, który w ten sposób chroni nasz organizm. Śmiało się chce. To ma zajebiste. Co było się stary prosić, to będzie widać w kamerze.